Poranny gość Radia Zachód. Do Przytocznej dzisiaj zaglądamy i to jest właśnie siła i nie boję się tego słowa użyć. Potęga radia regionalnego, że rozgłośni regionalnej Polskiego Radia, że dzisiaj możemy skupić się przez tych kilkanaście minut właśnie na mieszkańcach gminy Przytoczna. Przytoczna każdemu po drodze. Pamiętam to hasło, panie wójcie, dobrze? Cieszę się bardzo. Witam serdecznie pana redaktora. Witam serdecznie słuchaczy Radia Zachód. Bartłomiej Kucharyk, wójt gminy Przytoczna, jest gościem Radia Zachód. Panie wójcie, nowy marszałek, pozmieniało się sporo już, a ma się jeszcze więcej pozmieniać. Jak pan z punktu widzenia wójta 5,5-tysięcznej gminy Przytoczna postrzega te zmiany? To zmiany nastąpiły, bo były wybory, tak? Więc w sposób naturalny. Nie każdy wybory oznaczają zmianę, no ale kandydaci, na przykład chociażby pani marszałek, która sprawowała tę funkcję przez 3 kadencje, została posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego też no, mandat z automatu wygasł. W związku z powyższym musiały się odbyć wybory w sejmiku. Marszałkiem został pan Marcin Obłoński, któremu serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że współpraca pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Przytoczna będzie przebiegała tak pomyślnie i doskonale jak dotychczas. Znaczy wybory w sensie takim, że nie były to wybory, gdzie mieszkańcy województwa lubuskiego głosowaliby na nowego marszałka, tylko wiadomo, że... No, taką mam ordynację pani, wyborczą, tak, że akurat na tym poziomie samorządu, to akurat radni sejmiku województwa lubuskiego decydują o tym, kto będzie marszałkiem. Zresztą pani marszałek zrezygnowała tuż przed wyborami, w piątek, a w niedzielę były wybory. Tak to wyglądało. Ale wspomniał pan o nowym marszałku, czyli Marcinie Błońskim. Był już nad morzem konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów lubuskich miast i gmin. Pan w ogóle przewodniczył temu spotkaniu. No jako członek zrzeszenia, można powiedzieć prezydium, też mam możliwość prowadzenia niektórych bloków, które tam omawiamy. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego jest jednym z nielicznych zrzeszeń w Polsce działającym, który zrzesza wszystkie gminy, w tym przypadku Województwa Lubuskiego, z czego się cieszę. Konwenty to są zawsze bardzo twórcze spotkania. Oprócz mnóstwa prelekcji, które tam się odbywają, to przede wszystkim czas na to, abyśmy mogli spotkać się i porozmawiać, tak? Chociażby z obecnym marszałkiem województwa lubuskiego Marcinem Błońskim, z byłym już wojewodą lubuskim, obecnie posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panem Władysławem Dajczakiem. A to był Władysław Dajczak na konwencie? Był. Mieliśmy też okazję mu podziękować za te 8 lat współpracy i wspólnych podejmowanych działań, ale przede wszystkim dla mnie takim najważniejszym elementem tego konwentu, oprócz oczywiście rozmów kuluarowych, gdzie zawsze powstają najcenniejsze pomysły i wypracowujemy różnego rodzaju stanowiska, chociażby spotkanie z prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej, panem Ryszardem Zajączkowskim. Mhm. Wszystkie gminy przecież są w przededniu dzisiaj, 15 listopada. Tak, musimy złożyć budżety do swoich rad gminy. W związku z powyższym też takie spotkanie z samym prezesem, gdzie możemy porozmawiać o różnego rodzaju bolączkach, jak również rozwiązaniach prawnych, które przed nami są. Dobrze, i o tych wszystkich wyzwaniach. To są zawsze spotkania, które są na duży plus dla nas samorządowców, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Panie wójcie, bo ja wiem, że ja mógłbym się przywitać i pożegnać, a pan by tutaj spokojnie tych kilkanaście minut streścił, co tam słychać w gminie Przytoczna, ale pozwoli pan, że jednak trochę zaingeruje. Czyli podsumowując, klimat jest dobry, jeżeli chodzi o to nowe rozdanie. Wracam jeszcze do konwentu, do tego spotkania z panem wojewodą. No oczywiście, no my na poziomie samorządu pracujemy na rzecz lokalną, tak, na rzecz mieszkańców, których reprezentujemy, którzy dają nam mandaty do tego, abyśmy ich godnie reprezentowali. Mhm. Każdy z nas robi wszystko, aby tak też było, tak. No tutaj mamy akurat dwie płaszczyzny, jeśli chodzi o pana wojewodę i pana marszałka, tak. Płaszczyznę samorządową i płaszczyznę rządową. Łączy nas wiele wspólnych zadań, które realizowaliśmy i realizować będziemy. W związku z powyższym no, cały czas staramy się pracować tak, aby te rozwiązania były jak najlepsze i przebiegały w atmosferze jak najbardziej przyjaznej, po to, żeby z tego mogli skorzystać sami mieszkańcy. Wspomniał pan o Regionalnej Izbie Obrachunkowej, czyli też patrzymy na budżet. W tej chwili budżet jest na poziomie 56 milionów złotych i powiem szczerze, że przy 5,5 tysiącach mieszkańców gminy Przytoczna to wychodzi ponad 10 tysięcy, przepraszam, na głowę. No, to jest bardzo wysoki współczynnik. Nie ma pan za co przepraszać, ja myślę, że ja się chciałem pochwalić. Przepraszam za to na głowę. Rozumiem, że ja się z tego bardzo cieszę, bo jest to historyczny i rekordowy budżet. Pragnę zaznaczyć, że mimo tego, że wydatki będą na poziomie ponad 56 milionów, ponad 20 milionów same inwestycje, po raz kolejny, to już jest 8 rok z rzędu, nie zaciągamy żadnego zobowiązania kredytowego, co mnie bardzo osobiście cieszy. Oczywiście będzie deficyt budżetowy, ale tutaj pokryjemy go z nadwyżki budżetowej i wolnych środków, którymi dysponujemy, bo szereg inwestycji, do każdej inwestycji dofinansowanie, to się będzie wiązało z tym, że gmina musi mieć sporo też środków
środków własnych finansowych i fajnie, że przez lata mądrym gospodarowaniem budżetowym tak prowadzimy wspólnie z Radą Gminy naszą małą ojczyznę, że nie musimy po raz kolejny zaciągać zobowiązań finansowych, a inwestycje zrealizujemy naprawdę bardzo, bardzo dużo i to będą inwestycje, na które mieszkańcy czekają od lat, z czego ja osobiście się bardzo cieszę i myślę, że mieszkańcy też będą zadowoleni. Mieszkańcy czekają od lat na przykład na obwodnicę Przytocznej, ale to nie do końca jest temat taki, że wy z własnych pieniędzy, bo jesteście w programie poprzedniego już rządu 100 obwodnic, ale rozumiem, że wszystko jest aktualne i rozumiem, że tam się prace toczą, chociaż wiemy, bo o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, ja i pan, na antenie Radia Zachód, że no tak z różnym tempem się to toczyło, różne były wersje, ale w końcu jedną wersję ustalono, tak? Tej obwodnicy, gdzie ona ma przebiegać. Tak, ponad półtorej roku trwały konsultacje społeczne. Wiadomo, COVID nam troszeczkę ograniczył te możliwości, niemniej jednak DAKA, jako tutaj główny wykonawca tej inwestycji, dołoży wszelkich starań do tego, aby każdy z mieszkańców, chociażby poprzez formę internetową, czy chociażby papierową, to mówię tu konkretnie o ankietach, każdy z mieszkańców miejscowości Przytoczna miał taką możliwość. Tutaj też chciałbym serdecznie podziękować radnym gminy Przytoczna, którzy mimo tego, że nie były to ich kompetencje, no zabrali się do roboty ostro i roznieśli te ankiety po wszystkich mieszkaniach, czy po wszystkich gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Przytocznej. Każdy mógł się... wróciło wypełnionych? No wróciło ich niestety mniej niż się spodziewaliśmy, mimo tego, że też daliśmy możliwość. Te wszystkie ankiety ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z tego co pamiętam, bo to już było ponad rok temu, jest ich około 300 i z takim zdecydowanym wskazaniem na obwodnicę północną. W związku z powyższym GDAKA rozpoczęła, to był jeden z elementów oczywiście, który przeważył za wybraniem tego, a nie innego wariantu. GDAKA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, gdyby ktoś z państwa się zastanawiał, o jakiej GDACE mówi pan wójt, ale północna, panie wójcie, przepraszam, czyli to jest, jak jedziemy na przykład od Gorzowa w kierunku Poznania. To skręcimy w lewo. Z lewej strony. Z lewej strony, tak. A tam przecież jest bocznica, tory kolejowe, tam jest pociągi, tam jeżdżą. No tutaj mamy kolejny program Kolej Plus i renowacja, rewitalizacja linii 363. Ten dokument już jest podpisany, pociągi będą jeździły przez tę gminę Przytoczną. Ale panie wójcie, mi o to chodzi. No oczywiście, są tam oczywiście tory, wiadukty, ale to wszystko inwestor tutaj zrealizuje, wykona, także nie będzie żadnych kolizji. Przede wszystkim budowa tego rodzaju inwestycji. No planowany termin, bo no, większość, tak jak pan wspomniał, tak, trwa to dosyć długo, no ale żeby przeprowadzić całą procedurę dokumentacyjną, aktualnie jesteśmy na etapie wydawania decyzji środowiskowej. Tą decyzję będzie wydawała gmina Przytoczna, wójt gminy jako organ administracyjny, nie jako Bartłomiej Kucharyk prywatnie. W związku z powyższym no, zażądaliśmy też od GDAKI raportu oddziaływania na środowisko. Jest to taki bardzo obszerny dokument, aby właśnie uwzględnić wszystkie te uwagi mieszkańców, które sugerują, jeśli chodzi o hałas, o ekrany dźwiękochłonne, o przyrodę i tak dalej, i tak dalej. Ten dokument jest właśnie opracowywany przez inwestora i jak tylko trafi do nas, do Urzędu Gminy, będziemy go oczywiście szeroko analizować po konsultacjach jeszcze z takimi organami jak WIOŚ, RDOŚ, tak żeby wszystko to naprawdę było zgodnie z prawem i jak najmniej ingerowało w środowisko i uciążliwość samych mieszkańców Przytocznej, co myślę, że przy tym natężeniu ruchu już droga krajowa bardziej uciążliwa być nie może. Tak, ale to też jest dobra ta rozmowa nawet do zarchiwizowania z tego względu, że nawet gdyby mieszkańcy w jakiś sposób wyrażali swoje niezadowolenie już, jak ta obwodnica będzie, to nawet mogą sobie tę rozmowę odwinąć, mówiąc kolokwialnie, i przecież były konsultacje, były rozmowy i to było. Także to oczywiście, też jest dobry krok wyprzedzający. Te decyzja środowiskowa w ogóle się wiąże z tym, że każdy z mieszkańców, nawet nie mieszkańców samej miejscowości, może wziąć udział w tym procesie. W związku z powyższym też, jakby ktoś miał jakieś uwagi, sugestie, to serdecznie zapraszamy. Panie wójcie, SIM. Nie chodzi mi o kartę SIM, tylko chodzi mi o SIM Lubuski, czyli postawienie na mieszkalnictwo w takim sensie, że to jest dla tych, którzy po prostu no, nie mogą sobie powiedzieć. Wiadomo, że mieszkania są potrzebne i to właśnie na terenie gminy Przytoczna także są potrzebne nowe mieszkania. To jest mój absolutny priorytet tej kadencji. To mówiłem na pierwszej sesji Rady Gminy. Próbowaliśmy różnych środków, różnych dróg do budowania tych dróg. No, znamy też programy rządowe. Dróg czy budynków? Drogi, domów, których szukaliśmy, żeby znaleźć środki finansowe na realizację tego zadania. No, próbowaliśmy skorzystać z programów rządowych. No, jak wiemy, w całej Polsce nie był to jakiś program, którym rząd mógł się pochwalić. Tak? Niemniej jednak no, na ostatnie prosty udało nam się pozyskać dofinansowanie w kwocie pierw 3 miliony, w ubiegłym miesiącu kolejne 3 miliony, w styczniu ma być to kolejnych 8 milionów. Niemniej jednak już rozpoczynamy procedurę przetargową. Przygotowaną mamy działkę. Działka jest w pełni uzbrojona. Znajduje się ona na już istniejącym osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Przytoczne. Za blokami. Celowo wybraliśmy to miejsce, żeby właśnie obniżyć koszty
do prowadzenia mediów, druk i tak dalej, i tak dalej, co oczywiście przełoży się na koszt metra kwadratowego tego budynku i rozpoczynamy budowę. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych 2 miesięcy, maksymalnie 3, pierwsza łopata będzie wbita i to będą pierwsze mieszkania, które zaczniemy realizować w ramach tego programu. Będą to mieszkania, które będą dostępne dla mieszkańców na początku gminy Przytoczna. Następnie mam nadzieję, że już wyjdziemy poza ramy. Będą przyjeżdżać ludzie z Poznania. No, planujemy w pierwszym etapie wybudować 10 takich budynków po 30 mieszkań. To czyli jest 300 mieszkań. No to na sam początek myślę, że na potrzeby gminy Przytoczna no to będzie ogromne wydarzenie. Jesteśmy przede. A zasada jest jaka? Że tam się, nie wiem, trzeba wziąć jakąś pożyczkę? Nie, właśnie o to chodzi, że nie trzeba będzie spełniać tych wszystkich kryteriów dochodowych, jeśli chodzi o kwestię pozyskania czy kredytu. Niemniej jednak będzie to też zobowiązanie, które mieszkańcy będą mieli, czy potencjalni nabywcy tych mieszkań względem spółki, tak? Mm-hmm. Trzeba będzie spłacić, ale nie trzeba będzie mieć zdolności kredytowej. Niemniej jednak robimy wszystko. Ale wykupywać będzie można, tak? Będziemy, po 5 latach będzie można to wykupić. Niemniej jednak zrobimy wszystko, żeby one były wybudowane nie najtańsze na zasadzie, ale my nie jesteśmy deweloperem. My nie stosujemy tutaj metody zarobkowej. Chcemy, oczywiście spółka musi się zbilansować, to nie dołożymy, ale niemniej jednak cały zysk będzie przeznaczony na budowę kolejnych mieszkań, kolejnych i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym ten program będzie, myślę, że zaspokoi największe potrzeby mieszkańców gminy Przytoczna, bo dzisiaj budownictwo wielorodzinne jest największą bolączką. Bo Sim Lubuski akurat ten, bo to jest chyba nadwarciański, tak? Nie, my mamy Sim Lubuski składający się z 5 gmin. Mam wymieniać? Nie? Proszę wymieniać. Tak, Przytoczna, Czciel, Sulęcin, Rzepin i Szplotawa. A Witnica też? Nie, to nie ten SIM. Bo są różne SIMy, to też tak, wyjaśniamy spółki, od razu. Tak, tak i czyli w tych wszystkich samorządach podobne są sytuacje, tak? Że oni też korzystają w ramach tego. Tak, dlatego że niektóre samorządy, my akurat próbowaliśmy ten budynek wybudować już wiele, wiele wcześniej, w związku z powyższym mieliśmy pełną dokumentację techniczną i projektową i to nam pozwala na to, że wśród tych 5 gmin, no troszeczkę jesteśmy powiem delikatnie jeden krok do przodu i zaczniemy jako pierwsi realizować te zadania. Panie wójcie, na koniec ostatnie pytanie. Czy pan będzie startował w kolejnych wyborach samorządowych na fotel wójta? Panie redaktorze, moje serce urodziło się w Przytocznej. Bije całe życie w Przytocznej i chciałbym, żeby biło do końca życia w Przytocznej. No niekoniecznie na stanowisko wójta. Niemniej jednak, jeśli chodzi o najbliższą kadencję, zamierzam jak najbardziej startować. Pracowaliśmy bardzo mocno na to, żeby stan finansów publicznych gminy Przytoczna był na tak doskonałym poziomie, jaki jest teraz. Mamy szereg zadań do zrealizowania, mnóstwo inwestycji, o których informuję na bieżąco mieszkańców. To są inwestycje, na które oni czekali wiele, wiele lat. Dzisiaj gmina Przytoczna jest w takiej kondycji finansowej, że naprawdę stać nas na realizację tych zadań i będziemy je śmiało realizować. I myślę, że w zdecydowanie szybszym tempie niż do tej pory. Czyli jeszcze jedna reelekcja może być u pana, nie? Bo mamy ku temu doskonałe dochody, jeśli chodzi o naszą gminę, o gminę Przytoczną. Bo jedna reelekcja zgodnie z przepisami panu jeszcze została. Jedna. No spróbujemy. Mam nadzieję, że mieszkańcy powierzą mi po raz kolejny ten mandat, a ja będę miał przyjemność ich reprezentować i zrealizować w ich imieniu te wszystkie założenia, które sobie wspólnie zakładamy. A jacyś konkurenci się już ujawniają? No trudno mi powiedzieć, czy konkurenci się ujawniają. No zobaczymy. No, jeśli będą, to będzie dobrze dla demokracji. No, to będzie dobrze dla jakości. Będzie można wybrać. Panie wójcie, dziękuję bardzo. Bartłomiej Kucharyk, wójt gminy Przytoczna był, ale pan wójt dużo mówi, był gościem Radia Zachód. Ja poproszę panie redaktorze, żeby następna rozmowa trwała dłużej niż 12 minut, bo mam wiele do powiedzenia, ale zawsze ten czas nam na to nie pozwala. Niemniej jednak pozdrawiam serdecznie słuchaczy, dziękuję panu za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę mógł tutaj zawitać. Koniec, panie wójcie. Miłego dnia. Dziękujemy. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.